ruszamy zwiedzać sobie wyspę Pak. Zobaczymy, co tam ciekawego. Rzekomo księżycowa wyspa, nie wiem, nie byłem. Nie wiem, co tam w ogóle zwiedzać. Jedziemy w ciemno przed siebie. Także zobaczymy sobie tą wyspę, jakiś tam ten most. I może coś jeszcze ciekawego zwiedzimy. O, i trzeba zatankować. Jedziemy akurat koło lotniska, ale niestety żadnego samolotu nie ma. Ale tutaj planowaliśmy sobie wycieczkę kiedyś zrobić samolotem do Zadaru, to właśnie tu byśmy wylądowali. Najbliższa miejscowość to jest Sukhosan, taka turystyczna, no albo dalej na Zadar się kierować. Także to są najbliższe miejscowości z tego lotniska. Akurat jechaliśmy wzdłuż pasa startowego, ale niestety mówię, żaden samolot ani nie startował, ani nie lądował. Już widać tą wyspę księżycową. Rzeczywiście nie ma aż tak roślinności jak na innych. Ładny widok z góry, ale podjedziemy bliżej, to zobaczycie sobie. A poza tym ładnie tutaj górę u góry widać. Górę u góry, masło maślane. No ładne widoki. I tam jedziemy zobaczyć, jak to wygląda tak z bliska. Coraz bliżej już jesteśmy. Już widać wyspę, gdzie słynie rzekomo z sera i soli. Zobaczymy. Już coraz bliżej. Księżycowa wyspa. O, tu wam pokażę. O, już nie widzę, widać. Zobaczcie, jakie ładne klify. O, tam jedziemy, na te ruiny, dajcie tam zobaczyć, na dół. To wam nagrał. Spokojnie pokażę. Idziemy tam te ruiny zobaczyć. Ale zobaczcie sobie przy okazji, jak tutaj te wyspy wyglądają. Zero roślinności. Tam te ruiny sobie zwiedzimy, tam parę zdjęć sobie porobimy i jedziemy dalej. A tutaj z tej strony mamy góry. Tak wygląda. Także ciekawe widoki. Jesteśmy w tej fortecy. Forteca jest tutaj. Ciekawostka, tu jest bardzo dużo kotów. Pokażę wam. Tu na parkingu. Tutaj pan akurat karmi je, nalewał im wodę i karmę. Zobaczcie, są koty. Tu akurat 4, ale było ich 6 albo 8. I gdzieś właśnie czytałem o tych kotach, że tutaj w miejscu są. Czemu są, nie wiem. Jak wiecie, to napiszcie mi w komentarzu, albo ja spróbuję też informacje uzyskać i się dowiem. O, tu są miski dla kotów. I koty się wylegują. Piękny krajobraz, typowo rzeczywiście taki księżycowy, mało roślinności. Tutaj na dole odważnie sobie skaczą do wody. Można się kąpać. Pięknie to widać. No pięknie to widać, no, nie mogę powiedzieć, że nie. Tam jest ta forteca, bo nie wiedziamy, ją zobaczymy. Tu jest ten most łączący właśnie tą wyspę. Jest teraz w trakcie remontu, dlatego ruch jest wahadłowy. Ale wszystko ładnie płynnie idzie, także nie ma z tym najmniejszego problemu. Pokażę wam klify, jakie są. Tam z mostu będzie lepiej widać, później wejdę wam pokażę. Chociaż stąd też powinno być widać. Będziemy... Zobaczymy, zobaczcie, to jest ten cały most. Jest teraz w trakcie remontu akurat. O! O! Tu już wysoko, można się poślizgnąć. Nie chciałbym się poślizgnąć. Zobaczcie te klify. No pięknie. Pięknie to wygląda. Woda czyściutka. Tam gdzie czarno, to już głębia. Pięknie to wygląda. I tą fortecę idziemy sobie, pozwiedzamy. Wyjdziemy tam na górę, od tamtej strony z wejście. Pójdziemy, zobaczymy. Także idziemy, zrobimy sobie zdjęcie. Dobra, my idziemy tam zobaczyć na górę. Wyspa. O, i właśnie skoczyli. Nie wiem, czy się zdążyło nagrać. Dobra, idziemy tu na górę, zobaczymy. Oczywiście obuwie odpowiednie. Założone japonki. I to palcie. I tu są jakieś ruiny zamku. Nie wiem, czy zamek, czy to... To była twierdza chyba jakaś. Zobaczymy, czy będzie widać jakoś. A jest, tutaj można zejść. Dobry, jo. Tam, tak. Dobry, jo. Teraz na pół chwilę. Tak.
O, można tu wejść. Idziemy na górę na razie. Idziemy na sam szczyt. Na szczyt twierdzy. Uwaga na głowy. O, kura się wyżej nie wejdzie. Ale stąd strzelano chyba. Stąd strzelano. Tak podejrzewam. Podejrzewam, że tu były właśnie działa jakieś pewnie. Bo jak twierdza, to chyba wiadomo po co twierdza. Do obrony. Grażynka wchodzi? Grażynka wchodzi moja. A rzeczywiście świnie tutaj sikają. Tak podejrzewam, że tu właśnie było miejsce, gdzie stały żołnierze i bronili. Nie znam całej historii. Zamek jak zamek. To jest nie zamek, to jest twierdza jakaś. Tutaj pewnie. Ja podejrzewam, że to było miejsce strategiczne do obrony. Do wjazdu na ten cały. Na tą wyspę. Tylko no, to zostały już ruiny. Ale nie znam historii. Także historię sobie możecie doczytać. Ja też się pewnie dokształcę po powrocie. Żeby wiedzieć więcej. No, tak mi się wydaje. Idziemy tutaj na punkt. Zobaczymy jak stąd widać. Na razie plecy widzimy. O. O, zobaczcie to jakie. Wysoko, wysoko. Teoretycznie można aż tam dojść. Ale... No ładnie widać. Jak skoczysz to masz zjadę. Ty, on ma buty do wody, on będzie skakał. No co ty myślisz? Czy on mokry cały jest? On przecież tam przychodzi. No nie gadaj, że to będą skakać. A jak oni tu będą skakać, to są bohatery. Ale tam on przychodził. To tu skoczył tutaj? No to zobaczymy, czy skoczy. Jeden poszedł, będzie chyba kręcił jego skok, sprawdza co, a ten będzie skakał. Może zobaczymy, czy skoczy, czy nie skoczy. Bierze telefon. I skacze, patrzcie. Jadź. Jeździ wej. Jo, dobrý. Mám to zjít, on se bez pánce pěl, pánce klema. Pojďme. Nebo já tě hodím. Nebo... No, tak nějak. Jo. Po nohách rádě, po nohách. Jo. Jsem odvážný. Jo. Točíš? Pojď bomby. Pěkně. Dobra, jdeme. Já bym tak neskočil na pewno. Twierdza zwiedzona, teraz idziemy do miasta, tak sobie zobaczyć jak to wygląda. Zobaczymy jak to miasto się prezentuje, może dojdziemy na plażę. Zobaczymy, bez planowania, na spontanie taka wycieczka. Coraz więcej od przyjeżdża i na wyproszę bardzo, przyjechali Słabiani od nas. Także to są Polacy, oj, z Krakowa. Także są Polacy. O, proszę bardzo, Kraków się wita. Tu już mamy pierwszą plażę jakąś. Teraz zobaczycie, będzie po mojej stronie. Fajne na tle widoki właśnie tej wyspy. Księżycowej wyspy, ja tak nazywam. Tak się chyba potocznie mówi też, no. A my jedziemy teraz do miejscowości Bag. Typowo mamy do celu jakieś 15 km. I później tam znajdziemy jakieś plaże może, albo nie, zobaczymy jeszcze. A tutaj jest nie plantacja, nie hodowla, bo produkcja, może powiedzieć, soli. Tam wcześniej była fabryka, takie moje podejrzenie jest, bo tam było solane, było widać, że sól, a tu są zbiorniki,
które pewnie są, tak, takie moje spostrzeżenia są, możecie mnie poprosić w komentarzu, zalewane są wodą, jego odporowuje ta woda, zostaje sól i potem sól jest później zbierana. Tak mi się zdaje, że to, tak się to wszystko odbywa. Akurat nie mam gdzie zaparkować, bym wam pokazał to tak dokładnie, ale takie są moje spostrzeżenia, tak, że tak to wygląda, bo niektóre są takie te zbiorniki takie w pół suche już i są całe białe. O, może tu stanę? Tu stanę i wam pokażę. Teoretycznie nie mogę, ale już. O. Teraz wam pokażemy. O, tak to wygląda. Tam dalej widać, już woda odporowała troszeczkę i jest chyba to jest sól. Tak te zbiorniki wyglądają, że one są zalewane wodą, czekają aż odparuje, bo tam później wcześniej było, o, widać ten budynek. To jest fabryka soli, tam. Także ta wyspa słynie głównie ze soli i sera. Tylko nie wiem, czy sera, chyba koziego, z tego co się orientuję, ale musiałbym sprawdzić, jaki ser. Dobra, jedziemy dalej zwiedzać i zobaczymy. Także taka ciekawostka dla was, dla mnie też zresztą. Jedziemy na Pag, na miejscowość Pag. Zaparkowałem. Strefa żółta i strefa niebieska, nie wiem co oznaczają, ale idę zapłacić za parkometr na parking, nie wiem czy mi się uda. Zobaczymy. Udało się kupić bilet za drobne, za bilony, a ewentualnie można z aplikacji kupić. Ładny most jest przed nami. Pójdziemy się przejść tam i tymi uliczkami sobie pochodzimy. Później pójdziemy do jakiejś knajpki, może napić się czegoś. Rybki pływają sobie. Tak to wygląda. Jesteśmy w mieście Pag. Duże miasto, także nie wiem co to wszystko zwiedzić. Ale na razie idziemy przed siebie, zobaczymy co tam ciekawego. Tu przejdziemy. Fajne uliczki tutaj są, ale trafiliśmy na wycieczkę, bo czekamy, że oni sobie pójdą. Będzie ciszej. Można winka pokupować. Różnego rodzaju. Litr 17 kun. Oliwę. Tak to nam się prezentuje. Na razie pójdziemy sobie główną. Główną uliczką. Uliczką. Ładne palmy. Mówię, ja uwielbiam palmy. Chyba sobie jakoś muszę poszukać palmy mrozoodpornej i u siebie na podwórku wstawić. Ciekawe, czy by urosła taka palma. Może nie taka duża aż. Zobaczcie te uliczki. No, są świetne. Bardzo mi się podobają. Idziemy na ten mostek. Ładnie wygląda. Tam fajny jakiś stateczek z palmami u góry. Aż idę go zobaczyć z tej strony. O. Widzicie? Elizabeth. No to restauracja jaka chyba tam jest. A, bo to jest wycieczkowy, imprezowy. Idziemy zobaczyć. O, i te uliczki tutaj. No to fajnie wygląda. Są uliczki, straganiki, ale fajnie, bo jest troszeczkę cienia. Dobra, kupimy tu magnesy, może na pamiątkę. 4 plus 1 gratis, dobra. Ładne obrazy. 100 kuna za obrazy. Nie, to jest fajne. Fajne. O, te łódki też są fajne. No. A tu jest jakiś kościół? Chyba. Albo jakiś punkt. Nie, chyba kościół jakiś. I patelnia. Kraja, to jest targ. Kraja Petra Kreszmira. Galeria Paszkę Cipkę. Cipkę. Ente galerii. A tu mamy dzwonnicę.
Wyjechaliśmy z miasta, tam jest to miasto Pag. Jest kawałek dochodzenia. Dalej można było jeszcze pójść. Jest plaża miejska, tam akurat nie byliśmy, na tej plaży miejskiej. Jedziemy na plażę inną. Ale zobaczcie, jakie ładne widoki są. Kawałek ujechałem dalej, no piękny widok. Tutaj ta wyspa, tak zwana księżycowa, czyli bez żadnej roślinności. A u góry zwykłe góry. A my tam gdzieś jedziemy. O, tutaj też mamy. No ładnie, no ładnie. Ładnie to się wszystko ładnie prezentuje. Też jest plaża miejska tutaj. Zjeżdżamy coraz wyżej. Coraz piękniejszy widok. No rewelacja. Tak widać cały Pag z góry. Jechaliśmy już na szczyt prawie. I tak to wszystko się ładnie prezentuje. Zobaczcie, pięknie. O, a tam pływa ta łódka z dnem szklanym, można zobaczyć sobie. Plaża też tu spora jest. I dojechaliśmy do plaży, plaża Cista. Parking płatny 20 kun za cały dzień. Tak się prezentuje. Widać, że nie jest dużo ludzi. W miarę płytka woda. Zobaczymy jakość, czy jest czysta, czy nieczysta. Może coś się napijemy. Piękne widoki. Fajne, to mi się podoba to, o, że te wszystkie, te widać te jednak te góry, widać te niezaroślęte wyspy. Bardzo fajnie. Idziemy, zobaczymy. Nie jest dużo ludzi. Zobaczymy, jak głęboko woda jest na tej plaży. Na tej plaży jest troszkę piasku. Taki drobny żwirek jest bardzo. Taki ala piasek aż. Woda ciepła. Zobaczymy, czy głęboko. To jest chyba jedyna plaża, którą znalazłem. Czy jest piaszczysta, czy piaszczysta. Nie jest cała plaża piaszczysta, bo zobaczcie, jest żwirek czy kamyki. A przy wodzie jest troszeczkę piasku i tam dalej całe dno jest wszystko w piasku. A że można swobodnie, bez butów to tam głębiej. Tutaj tam buty jednak, albo ktoś komuś kamienie nie przeszkadzają, to może chodzić. I jest płytko. Swobodnie się idzie daleko, jest płytko. Później dalej jest dopiero głęboko. Także tutaj jest bardzo, bardzo dla dzieci tak wskazane. Bezpiecznie. I woda ciepła. I tak kupić ser. Paski sir regionalny z tych rejonów tutaj. Także idę, zobaczymy, czy będzie dobry. Wczoraj kupiłem dalmatyński. Porównamy teraz tego paski. O, ale tu jest producent. Kupię po prostu producenta. Kupiłem dwa rodzaje sera. Jeden owczy, drugi krowi. No ceny wiadomo, jak ser jest długo, które rzekuje, czyli dwuletni chyba bodajże był. Za kilogram 459 kun. Tegoroczny 300 kun. Także kupiłem kawałeczki tylko na smaku. Jedziemy. Dojechaliśmy do domu z wycieczki dzisiejszej. Zobaczcie, jakie sery kupiłem. To jest ser krowi z lawendą. Zobaczymy, czy będzie czuć lawendę. Taki kawałek kupiłem. Tu jest ile gram? 0,13. To jest z krowiego mleka. Zaraz zobaczymy, tak? Tak, krawijne mleko. To jest z krowiego mleka. Natomiast kupiłem główny ser z mleka z baraniego. Owczego, o, nie baraniego. Owcy ja mleko. 0,27 grama. Kilograma. To jest ser jednoroczny. Dwuletnie sery. Koszt tego sera za kilogram jest 329 kun. Dwuletniego, z tego co pamiętam, 459 kun. Także no, to sery nie są najtańsze, bo za ten kawałek zapłaciłem 90 kun, a za ten kawałek zapłaciłem 31 kun. Łącznie 121 kun, czyli jakieś 70 zł dwa takie kawałki sera.
ale porównamy, bo wczoraj kupiłem ser dalmatyński i teraz porównamy te trzy sery, pokroję sobie i porównamy smaki. Pokroiłem sery, dalmatyński ser z lawendą i ten owczy ser. Nastąpi konsumpcja. Ja pokażę swoje twarz, żeby byście mnie nie widzieli. No, owczy ser, wiadomo, specyficzny zapach, smak. No, dla mnie bomba, ale to trzeba lubić sery. Ten jest z lawendą, krowi, ale z lawendą. Ktoś to nie podjada. No i rzeczywiście z lawendą. I jak? Pierwsze wrażenie? Lawendowy dobry. I ten dalmatyński wczoraj jedliśmy, bo bardzo smaczny. I powiem wam tak, że osobiście nawet bardziej ten krowi mi smakuje, dalmatyński, i cenowo wychodzi najkorzystniej, bo za 30 deko, 30 gram zapłaciłem 25 kun. Także najkorzystniej wychodzi. Ten jest najdroższy, owczy. Najdroższy ser, ale smaczny. Do wina jak najbardziej pasuje. I to widzę, że to chyba nie jest tylko dla mnie, widzę, bo tu mam parę podjadków. No dobra, to ja to konsumuję i zobaczymy efekty później.